Liebe Geschwister, ich bin sehr froh, unter euch zu sein. Bracia i siostry, bardzo się cieszę z tego, że jestem wśród was. Ja również się cieszę. Und wir haben dem Herrn das gesagt im Gebet. I myśmy to powiedzieli do Pana teraz w modlitwie. Wir leben eigentlich in ganz, ja, außergewöhnlichen Zeit. Że żyjemy obecnie w takim nadzwyczajnym czasie. Und in so einer Zeit dürfen wir trotzdem als Kinder Gottes zusammenkommen. I w tym czasie możemy mimo to jako dzieci Boże się zgromadzać. Dürfen das Wort Gottes hören. Możemy Słowa Bożego słuchać. Und jetzt sind wir so ganz verschieden, Bruder, Schwester. Jesteśmy też różni jako bracia i siostry. Jung und alt. Starsi i młodsi. Und dann möchten wir gern, dass jeder irgendwas mitnimmt. I pragniemy, żeby każdy coś odebrał dla siebie. Ich bin jetzt schon in einigen Ländern gewesen in dieser Zeit. Byłem już w kilku krajach teraz już o tym czasie. Und ich sehe überall Leute mit Masken. I wszędzie widzę wokół ludzi w maskach. Hast du auch mit Maske zur Schule? Czy masz maskę też w szkole? Tak. Też? Ich möchte mal so, jetzt werde ich mal ganz paar Minuten ganz politisch. Politisch? Ja. Chciałbym tam kilka minut być polityczny. Als ich zum Glauben kam, habe ich eigentlich alle Politik in meinem Leben verabschiedet. Kiedy się nawróciłem, oczywiście odrzuciłem wszelką politykę w moim życiu. Und in diesem Frühjahr haben wir, waren wir in Griechenland. Ja, w tego roku wiosną byliśmy w Grecji. Und hatten wirklich sehr schöne Gemeinschaft auch mit Christen dort. I mieliśmy tą piękną społeczność tam też z chrześcijanami, z wierzącymi na tym miejscu. Und das Schöne ist, dass man als Christ, egal wo man hinfährt, i piękne jest to, że jako chrześcijanin gdziekolwiek by się nie pojechało, man trifft Menschen, die denselben herrlichen Glauben an den Erlöser haben. To spotyka się ludzi, którzy mają tą samą kosztowną, cudowną wiarę w Pana Jezusa. Bevor ich das vergesse, unser lieber Bruder Rüdiger, der sonst immer mitkam, lässt euch herzlich grüßen. Abym nie zapomniał, chciałbym przede wszystkim przekazać pozdrowienia od brata Rüdigera, który też miał być ze mną. Familie Glowacki lässt euch grüßen. I rodzina Głowacki też was pozdrawia. Und auch die Geschwister, mit denen wir uns versammeln in Berlin-Charlottenburg. I bracia i siostry ze zgromadzenia w Berlin-Charlottenburg. Wir fahren Ende Februar wieder nach Hause. Na koniec lutego pojechaliśmy znowu do domu. Und meine Frau hat sich ganz stark erkältet. I moja żona bardzo się w tym czasie przeziębiła. Weil wir Eheleute sind, habe ich mich danach auch erkältet. A myśmy też jako rodzice po prostu się przeziębili. In dieser Zeit czasie, hat man irgendwo erzählt, es gibt ein Virus. Gdzieś tam opowiadano nam, irgendwo in China, że gdzieś w Chinach, und der sich rasant ausgebreitet hat. Że potężnie się rozszerzyło coś. Und dieser Virus ist da. I to był wirus. Ist auch gefährlich. Jest on niebezpieczny. Aber was dann wir erlebten, ale to, co później przeżyliśmy, das haben wir vorher nie erlebt. To, żeśmy nigdy wcześniej nie przeżyli. Wir haben Kontakt mit einem Journalisten, der früher beim zweiten Fern-TV in Deutschland arbeitete. Mieliśmy kontakt z pewnym dziennikarzem, który pracował w jednej ze stacji telewizyjnych. Der schrieb Mails an Leute im Verteiler, wozu wir auch gehören. I on pisał maila do wielu odbiorców, ja też akurat tak się złożyło, byłem jego odbiorcą. Selbst bei Adolf Hitler hat es das nie gegeben, dass Christen sich nicht versammeln konnten. I napisał, że nawet za czasów Adolfa Hitlera nie było czegoś takiego, żeby chrześcijanie nie mogli się zgromadzić. Das hat Frau Merkel geschafft. Ale to osiągnęła pani Merkel. Und wir waren alle sehr aufgewühlt. Byliśmy bardzo tacy zburzeni trochę. Was bedeutet das alles? Co to oznacza dla nas? Wohin gehen wir? Dokąd my zmierzamy? Und wir haben internationale Kontakte. Mamy oczywiście my jako rodzina międzynarodowe kontakty. Und stellen fest, dass es in Amerika genauso. Ale stwierdziliśmy, że w Ameryce było dokładnie to samo. Dass in Libanon genauso. Że w Libanie było to samo. Viele Leute gehen bankrott. Wiele ludzi gehen bankrott. Bankruptcy. Pleite. Aha, że bankrutują w sensie. Viele Menschen haben auf einmal seelische Not. Wielu ludzi doznało wielu takich wewnętrznych, duszewnych cierpień. Und ich stellte fest, Kritik an den Maßnahmen ist nirgends erlaubt, in keinem Land. Ale stwierdzam to jednoznacznie, że krytyka wszelkich podejmowanych środków jest niedozwolona. Wie kommt das? A więc dlaczego to wszystko, skąd to bierze się? Ich wurde selbst krank. Ja sam się rozchorowałem. Hab mich informiert.
poinformowane. Und stelle fest, es gibt sehr viele intelligente Leute. I stwierdziłem, że jest wielu inteligentnych ludzi, die in keinem Nachrichten und keinem Zeitung erwähnt werden. Którzy die werden nicht erwähnt, die sagen, wir dürfen nicht. I oni, czy generalnie stwierdziłem, że ci ludzie jakby inteligentni, czy też w jakichś tam pozycjach, oni nie są wymieniani gdzieś tam w tych gazetach, czy też w mediach. Und innerhalb weniger Monate ist das gesamte Leben hat sich verändert. Ale tak naprawdę to miało to potężny wpływ w ciągu kilku miesięcy na życie wielu ludzi. Und damit jeder das sieht, zeigt man das auch öffentlich mit einer Maske. I żeby to było widoczne, właśnie to widzimy przede wszystkim na podstawie tych masek. Ich sage das als jemand, der schon einige Lungenentzündungen hinter sich hat, der also auch gefährdet ist durch den Virus. Ja też mówię to jako ten, który ma już zapalenie płuc za sobą i również było to gdzieś mogło być spowodowane z powodu tego wirusa. Wir waren in Deutschland, haben wir sowas schon mal erlebt in den 30er Jahren. 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Myśmy też słyszeli o pewnych przeżyciach w latach 30. poprzedniego stulecia. Und ich habe viele Leute so gelesen, die so in ihren Beschreibungen über das, was vorgeht in der Welt, sich sagen, jetzt verstehe ich, wie das in den 30er Jahren war, wie schnell sich Dinge verändern. I w obliczu tego, co się teraz działo, wielu ludzi, którzy jeszcze pamiętają tamte czasy, stwierdzało, że po prostu teraz sobie mogę wyobrazić w ogóle, albo tacy, którzy obecnie żyją, jak to mogło być w tamtych 30 latach. Das soll alles gewesen sein von meiner Politik heute. To wszystko dzieje się ze względu na ogólnie mówiąc politykę. Aber es soll sozusagen der Nährboden sein für das, wo wir heute stehen, wenn wir 2. Thessalonicher 2 mal aufschlagen. Ale mimo to mamy tą podstawę, na której chcemy się oprzeć i teraz spojrzeć do drugiego listu do Tesalonicza. A więc przeczytamy drugi rozdział drugiego listu do Tesalonicza od początku. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek w niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem i lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was o tym Wam mówiłem? A wiecie, co to teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się głównie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła on na nich ostry ogłęb, tak iż wierzą w kłamstwo, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku po zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał Was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niezruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Myślę, że znacie wszyscy ten fragment. Und mein Schwerpunkt, meine Aufgabe von Herrn ist nicht, große Lehre euch zu verkünden.
A moim zadaniem dzisiaj nie jest wam głosić jakąś głęboką naukę z tego fragmentu. Wir haben den letzten Monaten so gravierende Umwälzung der ganzen Situation der Welt gesehen. Myśmy właśnie w tych ostatnich miesiącach widzieli tak znamienicie inną, zmieniającą się sytuację wokół nas. Dass wir uns einfach gesagt haben, wie nahe ist das alles, was hier steht. Że moglibyśmy sobie powiedzieć, jak blisko to wszystko jest odnośnie tego, co tutaj czytamy. Und ich möchte mit Gottes Hilfe so ein paar Dinge euch mal mitteilen. I z Bożą pomocą chciałbym właśnie kilka rzeczy na ten temat przekazać. Was ich denke im Herzen des Apostels war. Co myślę, było też w sercu apostoła Pawła. Als ich erstmal bei euch war. Kiedy byłem pierwszy raz u was. Habe ich mal, glaube ich, über den ersten Thessalonicher gesprochen. To wydaje mi się, że mówiłem na temat pierwszego listu do Thessalonicza. Ich möchte keine neue Einführung machen über Thessalonicher. Ja nie chcę robić nowego wprowadzenia znowu na temat Thessalonicza. Aber was wichtig ist. Ale co jest ważne. Für unser aller Glaubensleben. Dla naszego wszystkich życia wiary. Gibt es drei Pfeiler, die bei uns ganz fest unser Lebenshaus absichern müssen. Są trzy zasadnicze filary, które utwierdzają nasz dom, nasze życie wiary. Jeden, dwa, trzy. Glaube. Wiara. Hoffnung. Nadzieja. Liebe. I miłość. Und wenn ich in irgendeinem der drei Mangel habe, jakimkolwiek, jeśli będę miał brak, dann wird das irgendwo sichtbar. To gdzieś to będzie widoczne. Und wenn ihr euch dunkel erinnert bei den Thessalonischern, die haben einen enormen Glaubenseifer gehabt. I jeśli sobie przypomnicie postawę Thessaloniczan, to mieli ponad taką normalną, ponad zwyczajną energię wiary. Wir kennen das vielleicht nicht so in dem Maße. My może tak nie w tej mierze będziemy w stanie mieć. Wie die Gläubigen hier in Thessalonich das erlebt haben. Jak to i nie przeżywamy może dokładnie też tego, jak oni przeżywali to. Erinnert euch, die Welt hat sogar erzählt, wie das war, als Paulus zu ihnen kam. Przypomnijmy sobie, że nawet świat opowiadał o tym, o ich postawie, jak Paweł do nich przybył. Und die Welt konnte erzählen, wie sie sich bekehrt haben von den Götzenbildern zu dem lebendigen Gott. Świat mógł to widzieć i opowiadać, że oni się nawrócili, zmienili się po prostu. Heute ist das ganz anders. Dzisiaj jest to całkiem inaczej. Es kommt immer mehr Widerstand auf. Dzisiaj jest coraz więcej sprzeciwu. Wir haben einen Bruder bei uns, der ist aus Polen. Ein Bruder bei uns ist aus Polen. My mamy jednego brata u nas, który jest z Polski. Seine Frau hat ihn rausgeworfen. Jego żona go wyrzuciła. Er hat drei Kinder. Mają trójkę dzieci. Sie hat die Scheidung durchgezogen. Złożyła pozew rozwodowy. Und sie ist gerade dabei, alles durchzuziehen, damit auch er keinen Eingriff mehr hat auf die Kinder. I wszystko robi ku temu, w tym kierunku zmierza, żeby odebrać mu wszelkie prawa i możliwości w stosunku do dzieci. Den Kindern wird untersagt, mit dem Papa in die Gemeindestunden zu gehen, in die Versammlung. Dzieciom jest absolutnie zabronione chodzić z ojcem do zgromadzenia. Weil man da von Himmel und Hölle hört, besser gesagt von Hölle und vom Teufel. Z tego względu, że tam się słucha o diable, w niebie i przede wszystkim o piekle. Und das ist nicht gut für die Kinder. A to nie jest dobre dla dzieci. Und das wird mit Gericht abgesegnet. I to musi być też przed sądem uregulowane. Das ist kein Einzelfall. To nie jest jedyny przypadek. Wisst ihr, ich stehe jeden Samstag auf der Straße. Wiecie, ja stoję co sobotę na ulicy. Und versuche Leute einzuladen, zu dem Herrn Jesus zu kommen. I próbuję zaprosić ludzi do Pana Jezusa. Und oft kommen Menschen, die haben riesen Probleme mit irgendwelchen Dingen. I naprawdę spotykam ludzi, którzy mają potężne problemy z różnymi rzeczami w życiu. Kinder mit Handlung. Zdeprawowanie dzieci. Frauen geschlagen. Bite żony. Ein Mensch hat irgendwelche Unrecht gekriegt von irgendeinem. Albo doświadczyli ludzie jakiejś nieprawości od kogoś. Das musst du eine Antwort geben. I na to musisz znaleźć jakąś odpowiedź tym ludziom. Stell dir vor, es wird in einem menschlichen Gericht wird das nie verurteilt. I teraz wyobraź sobie, że idzie taka rzesza czy ludzie, których nikt nigdy może nie potępił. Wie glücklich können wir sein, dass wir einen Gott kennen? Ale jak możemy być my szczęśliwi, że znamy Boga? Der höchste Richter aller Dinge ist. Który jest tym sędzią wszelkich rzeczy, najwyższym sędzią. Der das Verborgene unseres Herzens ans Licht bringen wird, sagt die Bibel. Który nawet to, co ukryte w sercach naszych, wyjdzie na światło dzienne, mówi Słowo Boże. Und der alles richten wird, sagt der Apostel Paulus nach meinem Evangelium. I który będzie wszystko sądził według mojej Ewangelii. Wenn es keine Hölle gäbe.
Gdyby nie było piekła, dann könnte ich Golgatha nicht verstehen. To nie mógłbym zrozumieć Golgoty. Und ich könnte nicht verstehen, dass der Sohn Gottes gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nie mógłbym zrozumieć, dlaczego Pan Jezus wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und das muss uns allen sehr nahe gehen. To musi nam głęboko zapaść w serce. In der Hölle wirst du den Namen Jesus nie mehr hören. Bo w piekle nigdy nie usłyszysz już imienia Jezus. Und er steht in, glaube ich, Hebräer 12 am Ende, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. W liście do Hebrajczyków 12 rozdział pod koniec jest napisane, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Woher wissen wir das? Skąd to wiemy? Weil einer das erlebt hat. Ponieważ jeden to przeżył. Am Kreuz von Golgatha. Na krzyżu Golgoty. Wenn wir jetzt über die Situation der Thessalonicher nachdenken, kiedy teraz pomyślimy o sytuacji Thessalonicza, dann haben sie furchtbares gelitten. To rzeczywiście naprawdę bardzo cierpieli. Und ihre einzige kriminelle Handlung war, i ich jedynym takim złym działaniem czy postępowaniem było Pan Jezus zu glauben. Według świata, że uwierzyli w Pana Jezusa. Ist das was kriminelles? Czy to jest coś kryminalnego? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Anderen Gutes zu tun? Innym czynić dobro? Wir haben jetzt einen Gesundheitsminister bei uns. Mamy ministra zdrowia. Der vor einem Jahr ein Gesetz herausgebracht. I on zapodał, czy też zawnioskował pewną ustawę. Weil er selbst diese Neigung hat. Bo sam ma takie skłonności. Wenn ich am irgendwo auch zu Hause, wir haben zu Hause oft Leute, junge Leute gehabt, die homosexuell sind. Bo myśmy często mieli w naszym domu przykładowo ludzi, którzy są homoseksualistami. Und auch ältere Menschen. I byli to nawet starsi ludzie. Und wenn wir jetzt Jugendliche, Teenager-Alter, mit Leuten über diese Dinge reden, dass das falsch ist. I teraz my, jeśli z ludźmi różnymi rozmawiamy na ten temat, że jest to zła rzecz, ten homoseksualizm, dann machen wir einen Strafbar. To już podlegamy, zaczynamy podlegać prawu jako do ukarania. Das sagt dieses Gesetz. To już właśnie jest ta ustawa, o której wspominałem. Und wir merken, vieles hat sich verändert. A więc już zauważamy, jak wiele się zmieniło. Hier war es nur das einzige Böse. Tutaj, kiedy patrzymy na Tesaloniczan, było w oczach świata tylko to zło, że oni uwierzyli w Pana Jezusa. Bo oni mówili wprost, ratunek czy zbawienie nie jest w Cezarze ówcześnie rządzącym, czyli Ave Cezar. Das Heil ist allein in Christus. Bo zbawienie jest jedynie w Chrystusie Jezusie. Und sie wurden furchtbar verfolgt. I za to byli okropnie prześladowani. Und es heißt hier in Kapitel 1, i w pierwszym rozdziale jest napisane, dass Gott einmal Vergeltung geben wird. Że kiedyś Bóg da im, denen, die Gott nicht kennen. A wam uciskanym da poczynił bezmocne. A wam uciskanym będziesz mać czynić tak. Siódmy wiersz. Und diese Leute, die das tun, i ci ludzie, którzy to czynią, werden ewiges Verderben fressen. Czyli prześladują Tesaloniczan w dziewiątym wierszu, poniosą karę za tracenie wieczne. Wenn nämlich der Jesus kommt. Gdy Pan Jezus przyjdzie w głosy. Über dieses Kommen des Herrn Jesus hatten sie offensichtlich keine klaren Vorstellungen. Na temat tego przyjścia Pana Jezusa może nie mieli najwidoczniej jasnego zrozumienia. Weil sie haben in einer ganz furchtbaren Situation gelitten. Und das jetzt schon über lange Zeit. Bo cierpieli i znosili to przez długi czas. Wie war denn das eigentlich? Jak to było właściwie? Hatte der Paulus nicht was gesagt? Czy Paweł nie powiedział im coś na temat oficjalnego przyjścia mocy Pana Jezusa? Erinnert ihr euch Vers 5? Przecież w piątym wierszu powiedział, dass ich das zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Dziękuję. 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 Piąty wiersz drugiego rozdziału. Paulus hat über Dinge gesprochen. Paweł więc mówił o rzeczach, die offensichtlich auch mit Prophetie zu tun haben. Najwidoczniej, które miały do czynienia z proroctwami. Und das ist ganz interessant, wenn man das bedenkt. I to jest interesujące, gdy się nad tym zastanowimy. Dass diese Gläubigen offensichtlich den Eindruck hatten, że ludzie najwidoczniej mieli to wrażenie, durch ihre Situation der Drangsal, in der sie standen, że przez ten ucisk, który znosili, w jakim się znajdowali, dass offensichtlich die Zeit der Drangsal da war. Że to już było w ich mniemaniu, był to wielki ucisk. Steht da nicht, was in der Bibel über eine große Drangsal kommt? Bo przecież nie jest napisane o wielkim ucisku. Wie ist denn das? Jak to więc było? Und dann sagt er in Vers 1,
Ale w wierszu pierwszym mówi Paweł: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez... może to... Man kann das leicht sagen, wenn es einem gut geht. Tak, może nam się łatwo mówi, wszystko jest w porządku, jak nam się dobrze wychodzi. Hier schreibt einer, der das Gefängnis oft erlebt hat. Ale tu pisze ktoś, kto przeżył więzienie, pamiętajmy. Es ist Jahre her. To są już lata do tyłu, kiedy dzisiaj na to patrzymy. Stand von mir ein kleiner Mann aus der Sowjetunion. Również przede mną ileś lat temu stał młody człowiek z Związku Radzieckiego ówczesnego. Und ich war ihm wahrscheinlich mit meinem ganzen Bibelwissen weit überlegen. Ja być może z całym moim zrozumieniem, czy też wejrzeniem w Słowo Boże, jeśli rozmawiałem o tym, to może byłem dla niego zbyt wielki. Aber dieser liebe Bruder hatte 25 Jahre. Ale ten to był brat, miał 25 lat. In Sibirien zugebracht. Ale on spędził 25 lat, przepraszam, spędził na Syberii. Und wenn ihr wisst vielleicht noch, welche Möglichkeiten die Leute hatten, die Menschen von dem Glauben wegzubringen. I zdajecie sobie sprawę, ile jest tam możliwości też, żeby po prostu odwieźć człowieka od wiary. Für mich war das ein geistlicher Riese. Dla mnie to było coś potężnie wielkiego. Weil er standhaft blieb. Ale on, to właśnie, że on pozostał taki stały i nie zachwiał się we wierze. In Nordkorea werden heute Christen bedrängt, verfolgt, in Arbeitslagern gesteckt. Dzisiaj jeszcze, do dzisiejszego dnia, w Północnej Korei, wierzący są prześladowani i nawet zamykani w obozach. Und sie kennen das nicht seit Generationen. Nie znają nic innego, nawet już od generacji. Und vielleicht geht ihnen das auch so, dass sie überlegen, sind wir in dieser Drangsal? I być może u nich też się to takie coś pojawia w myślach, czy my nie jesteśmy już teraz w tym wielkim ucisku? Wie ist denn das, wenn der Herr kommt? Jak to jest, kiedy Pan przyjdzie? Was geht in dem voraus? Czy coś ma się stać wcześniej? Wann ist denn diese Zeit der Drangsal? Kiedy ten czas, znaczy ucisku wielkiego ma nastać? Und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. I naszego spotkania z Panem i zabrania naszego. Also wir werden nicht erschüttert oder erschreckt durch einen Virus. A więc my nie możemy być teraz przerażeni tym wirusem. Sondern einfach dadurch, dass Dinge offensichtlich ganz anders laufen. Lecz jedynie na to możemy patrzeć, że rzeczy dzieją się zupełnie inaczej. Wie wir gedacht haben. Jak myśmy myśleli. Der Herr hat uns nicht verheißen, dass wir eine lockere Überfahrt haben, so wie in einem Schiff des Lebens. Pan nam nie obiecał, że będziemy mieć spokojną przeprawę przez to życie. Aber er hat uns verheißen, dass wir das Ziel erreichen. Ale to, co nam obiecał, to to, że osiągniemy cel. Und wir werden versuchen, näher noch darauf einzugehen. I będziemy jeszcze chcieli na to wejść. Vielleicht ein Punkt mal, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. A więc jeszcze odnośnie tego, abyście się nie dali nikomu zastraszyć albo zwodzić. Vielleicht ganz kurz, weil ich das übergangen habe. Zbałamucić. Nicht durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als ob der Tag des Herrn da wäre. A więc nie przez jakieś wyrocznie u nas tu jest, brat ma ducha i to musimy to widzieć, bo będzie mówił o duchu. Nie przez jakiegoś ducha, nie przez... Mowa. Der Geist, von dem hier gesprochen wird, ist nicht der Heilige Geist. O, dlatego brat teraz mówi, że duch, o którym tu jest mowa, wir haben ganz anderes Wort, deswegen muss ich das ganz... Okay. Aber ist okay, ich habe gesagt, dass Geist steht, ja. Ganz wichtig, ja, ja. Weil es ist wirklich... Viele Strömungen gehen heute aus, wir werden das nachher noch sehen. Ponieważ chodzi o to, że musimy być świadomi, że wiele napływów dzisiaj różnych słyszymy, w sensie takich o duchowym jakby podłożu. Da steht vielleicht einer und sagt, Paulus hat gesagt, noch der Sport. Dlatego też jest ważne to, że Paweł to tak napisał. Oder da waren Leute, das finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die waren falsche Arbeiter, falsche Apostel. Bo na przykład, gdyby porównalibyśmy to z 2. Korinthian 11, byli tam fałszywi apostołowie, fałszywi pracownicy. Und schreiben einen Brief. I oni też pisali list. Und tun so, als ob Paulus das geschrieben hat. I też to tak, jakby oddawali, czy też przedstawiali, jak gdyby Paweł to napisał. Liebe Leute, der Tag des Herrn ist da. Teraz, przenosząc to właśnie tu, miało to też miejsce i teraz mówi ten ktoś, słuchajcie, już Dzień Pański jest. Wenn wir jetzt mein Zeugen hochfassen, dann würden die genau das glauben.
Bo na przykład świadkowie Jehowy byliby skłonni w to uwierzyć. Warum kann das nicht sein? Dlaczego to jednak tak nie może być? Habt ihr eine Antwort? Czy macie odpowiedź? Junge Leute? Młodzi przyjaciele. Warum kann der Tag des Herrn jetzt nicht da sein? Dlaczego to nie może być już dzień Pański? Überall haben die Leute Angst, alle laufen mit Maske rum. Przecież wszyscy się boją, jak widzimy, biegają w maskach. Kommen wir jetzt in diese Drangsal hinein? Czy już jesteśmy w tym ucisku, w tym wielkim ucisku? Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. A więc nie chcemy się dać nikomu zbałamucić. Denn dieser Tag kommt nicht. Bo ten dzień nie nastanie. Es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt. Aż, albo wcześniej, jeśli nie nastanie, odstępstwo. Und dann wird etwas geschehen, nämlich der Mensch der Sünde wird offenbar. I następstwem tego będzie objawienie człowieka niegodziwości, syna zatracenia. Ganz interessant. Bardzo interesujące. Der Abfall, können wir sagen, ja, den haben wir schon. Przecież powiedzielibyśmy, może przecież ten, to odstępstwo mamy już. Und das ist tatsächlich so. I faktycznie tak jest. Wenn du 2. Timotheusbrief liest, Kapitel 3. Gdybyś czytał teraz 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Da schreibt der selber Apostel ganz interessante Dinge, was in der letzten Zeit sein wird. To apostoł Paweł wymienia tam rzeczy, które będą miały miejsce w ostatnich dniach. Schwere Zeit, oder man könnte auch übersetzen, gefahrvolle Zeit. To określenie, które znajdujemy w 3 rozdziale 2 Tymoteusza 1, mamy trudne czasy, możemy też Und die Menschen werden so ein bisschen charakterisiert, wie die Menschen sind. I tu są przedstawieni ludzie z ich charakterem w tym rozdziale. Und dann so selbstsüchtig, geldliebig, prahlerisch, hochmütig, lästerer. Samolubni, chciwi, pyszni, moglibyśmy to cały czas. Und vieles erinnert so ein bisschen an Römerbrief Kapitel 1, wo die Heidenwelt beschrieben wird. I wiele nam tych cech przypomina Rzymian 1 rozdział, gdzie poganie są opisane. Und das Interessante ist bei 2. Timotheusbrief. Ale to co jest interesujące w 2. Tymoteusza. Da wird nicht die Heidenwelt beschrieben. To nie jest opisany świat pogan. Sondern die bekennenden Gläubigen. Lecz wyznawcze, możemy powiedzieć, wyznawczy wierzący, którzy mają wyznanie. Und das macht so etwas in diese Zielrichtung des Abfalls deutlich. I to pokazuje nam ten kierunek u Tymoteusza, który zmierza do tego upadku, o którym mówimy teraz, czy odstępstwa. Also erstmal muss etwas kommen, der Abfall. A więc patrząc teraz na już Tesalonicza, najpierw musi przyjść odstępstwo. Und dann muss etwas geoffenbart werden, das ist der Mensch der Sünde. I następnie będzie człowiek grzechu. Der wird noch so ein bisschen konkretisiert, der Sohn des Verderbens. On jest tutaj już bardziej skonkretyzowany, a mianowicie jest nazwany synem zatracenia. Der widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott ist oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Który jest nazwany przeciwnikiem i mało tego, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem. Und er setzt sich sogar in den Tempel Gottes und tut so, als ob er Gott selbst ist. I nawet jest skłonny, aby być tym przedmiotem boskiej czci i zasiąść w świątyni. Wer ist das? Kto to jest? Die Antwort. Und offensichtlich, muss ich ganz kurz mal einschränken nochmal, hat Paulus über diese Dinge mit ihnen gesprochen. Jasne jest, drogi, widzimy, że Paweł już rozmawiał z nimi o tych rzeczach. Und wir gehen mal kurz zu Daniel 9. Przed tym listem, ale teraz przejdziemy do Daniela 9. Daniel 9 rozdział. Und Vers 27. I przeczytamy wiersz 27. Pani uzyskała, pani kradzie się od obsada. Kiedy? 27 werset. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Hast du auch gelesen von dem... Du hast er. Ja. Und dann wird ein Verwüster kommen, und zwar nicht nur ein Festus, sondern der Verwüstete ausgerufen. Ja. Und er wird einen festen Bund schließen mit den vielen. Mhm. Ich möchte ganz kurz was erklären zu Daniel. Daniel wird sehr viel geträumt. Kinder träumen auch manchmal. On miał te sny, jak wiemy, te widzenia generalnie. A was wir träumen, ist manchmal Unsinn. Czy dzisiaj też tak dzieci śnią, albo mają widzenia?
Und ich hoffe, du vergisst das auch alles wieder. Ale to pewnie coś się śniło, to zapominasz, nie? Aber bei Gott wird ganz interessantes geträumt. Ale to jest tutaj ciekawe właśnie, że to, co Bóg pokazywał, to było bardzo ważne z przesłaniem. Da ist ein König. Bo był król. Und der hat ein Standbild geträumt. I królowi śniło się, śnił mu się ten posąg. Jak und dieses hat unterschiedlich so Kopf, Oberteil, Hüfte und Beine und Füße. I w tym śnie był widoczny ten posąg, gdzie była inna głowa, tułów, nogi, wszystkie części. Und jedes aus dem anderen Metall. Ale wszystko to miało jakieś znaczenie. Und das sind vier Königreiche, große Weltreiche, die aufstehen werden, die erscheinen werden. I on symbolizował ten posąg cztery królestwa, które miały ówcześnie powstać. Und der Daniel gibt auch gleich in Kapitel 2, könnt ihr heute mal nachlesen, gibt er die Antwort, was das bedeutet. I wiemy, że już w drugim rozdziale tej księgi Daniel dał odpowiedź królowi, co oznacza ten posąg. In Kapitel 7 kommen die noch einmal vor. I w rozdziale 7 znowu się to pojawia. Und das letzte dieser König Weltreiche, will ich das mal besonders sagen, diese letzte große Reich. Z tych czterech, ostatnie, czwarte potężne. Das ist teils aus. Okay, now we go on. Teils aus Eisen und teils aus Ton sind die Beine. I czwarte, jak wiemy, z te nogi obrazowały glinę i żelazo. Und das hat den. Dieses letzte Königreich hat ihn in Kapitel 7, den Daniel, enorm beeindruckt. To czwarte królestwo szczególnie zajęło, czy też niesamowicie, po prostu całkowicie zaskoczyło Daniela. Und auch in ganz große Sorge versetzt. I tak właściwie zaczął się martwić nad tym. Und das ist nämlich ein ganz seltsames Reich, so Weltreich. I było to coś szczególnego, coś niesamowitego w tym królestwie. Weil es einmal gewesen ist. Bo ono było. Dann eine ganz lange Zeit offensichtlich nicht sein wird. Przez długi czas miało ono następnie nie być. Und dann wird es auf einmal wieder aufstehen. Ale znowu nagle miało powstać. Wisst ihr, von welchem Reich ich spreche? Von welchem Weltreich? Czy wiecie teraz, jakie królestwo ja mówię? Macht ihr eine Idee? Macie jakiś pomysł? Wir müssen mal kurz abwarten, jetzt abwarten. Musimy trochę poczekać, aż ten alarm się wyciszy, dlatego... Kommt noch eine Runde. Jeszcze jedna runda. Das ist das sogenannte römische Weltreich. Ganz interessant. To jest tak zwane cesarstwo rzymskie. Als der Sohn Gottes in diese Welt kam, jak Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, da kam, war dieses Weltreich existent. To existowało wtedy właśnie cesarstwo rzymskie. Die Offenbarung ist sozusagen die Fortführung der alttestamentlichen Propheten. Księga Objawienia jest kontynuacją dalszym ciągiem starotestamentowych proroctw. Die wird auch noch etwas uns mitteilen, was dieses Weltreich ausmacht. I ona też generalnie nam właśnie przedstawia, co to królestwo pokazuje. Und dass es auf einmal wieder entsteht, że nagle powstaje, wie aus dem Nichts, jakby z niczego, und eine furchtbare Gewalt ausübt. Ale potężną, okropną też moc wykonuje. Wir werden das näher noch sehen. Jeszcze zobaczymy. In Kapitel 7 wird der Jesus kommen. W 7 rozdziale tego księgi Daniela Pan Jezus przychodzi. Als der Sohn des Menschen. Pojawia się tutaj jako Syn Człowieczy. In Kapitel 2 haben wir ihn auch schon gesehen. W drugim rozdziale też żeśmy go widzieli. Da war nämlich ein Stein. To był ten kamień lecący. Ja, dieses menschliche Bild hat es zerschlagen. I on uderzył w ten posąg, rozbijając po prostu. Und dieser Stein wurde zu einem ganz riesig großen Berg. I ten kamień stał się, jak wiemy dalej, tą wielką górą. Und das ist niemand anders als Jesus Christus. To jest nikt inny jak Pan Jezus sam. Der einmal kommen wird. Kiedyś, który kiedyś przyjdzie. Wir haben das eben gelesen. Myśmy to czytali też dzisiaj. Man nennt seinen Namen Friedefürst. I z Izajasza 9 było czytane i jego imieniem nazwał Książę Pokoju. Das wussten die aus dem Alten Testament. To wiedzieli też ludzie ze Starego Testamentu. Aber wann wird das alles so sich in Erfüllung gehen? Ale kiedy to wszystko się wypełni? Weil bevor dieses Reich des Friedens aufgerichtet wird, bo przecież musi być najpierw
Później musi być przecież to królestwo pokoju. Spricht ja Daniel auch noch von diesen Dingen, was wir jetzt gelesen haben? I Daniel też mówi o tych rzeczach, o których czytaliśmy. Gott gab den Auftrag, Jerusalem wiederherzustellen. W tym 9 rozdziale jest ten fragment cały, aby odbudować Jerozolę, Jerozolimę. Das sind 7 Wochen und 62 Wochen, also insgesamt 69 Wochen. 62 tygodnie, czyli 69 tygodni. Straßengräben werden wiederhergestellt, gebaut werden. 25. werset. Und dann steht hier, nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan. I teraz mamy 26 wiersz, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. Nichts ein. I u nas jest nie będzie go, choć nic nie będzie miał. Und dann heißt es hier zum Schluss, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. I teraz musimy uważać, bo u nas nie ma ważnego słowa przyszłego, jest tak. Lud powinno być przyszłego księcia. U nas jest lud księcia. Ja chcę powiedzieć kommenden Fürst, sondern Fürst. Nicht ohne Wort kommenden. Okay, okay. Lud przyszłego księcia, czyli Rzymianie, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Und dann wird von dieser überströmenden Flut gesprochen. Was sagt der Jesus in Matthäus 24? Spricht er darüber? I dlatego w Mateusza 24 Pan Jezus mówi o tym rozlewie krwi, o tym wszystkim, co się będzie działo. Dlatego to jest też i aż do końca będzie wojna postanowione. Und dann spricht er nur noch von einer Woche, die übrig bleibt, von 7 Tagen. I zostaje nam ten jeden tydzień, te 7 dni, patrząc. Und diese 7 Tage sind symbolisch 7 Jahre. A te 7 dni, jak wiemy, to w rzeczywistości jest 7 lat. Wo eine furchtbare Zeit der Drangsal diese Erde erreicht. Gdzie nastąpi okropny, straszny ucisk, który dotknie tą ziemię. Sehr viele Propheten des Alten Testaments. Wielu proroków Starego Testamentu reden über diese Zeit. Mówią o tym czasie. Ich will jetzt A, kann ich das nicht, und B, will ich nicht die ganzen Propheten aufschlagen. Nie chciałbym wszystkich teraz, tych proroków teraz przytaczać. Ich wollte nur erinnern mal an Joel. Ja tylko chciałem powiedzieć o Joel. Der spricht nämlich daran, dass dieser Tag ein Gerichtstag ist. On mówi o tym, że to jest dzień sądu. Weil dann dieser Menschensohn kommt. Bo wtedy przyjdzie też, ten będzie też ten człowiek grzechu. Und wird Gericht halten über diese Welt. I będzie sąd po prostu nad tą ziemią. Und hier heißt es, als ob der Tag des Herrn da wäre. I wracając teraz do 2 Tesalonicza, abyście się nie dali zwieść, że jakoby już nastał dzień Pański. Und der Herr, das kann man aus der Offenbarung ableiten, ich merke, ich muss ein bisschen schneller machen, ein bisschen abkürzen. Der Herr kommt. Am Ende dieser 7 Jahre. Pan Jezus przyjdzie oficjalnie w mocy i chwale na końcu dosłownie tych 7 lat. Und jetzt waren diese Gläubigen offensichtlich der Meinung, sie sind schon in dieser Zeit, wo die Trübsal kommt. I teraz musimy zauważyć, że właśnie te Tesaloniczanie myśleli, że oni są teraz w ciągu tych 7 lat już. Und der Jesus hatte in Matthäus 24 gesagt, wenn das die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch gerettet. I Pan Jezus to, pamiętajmy, powiedział w Mateusza 24, że gdyby ten czas nie został skrócony, nie przeżyłby go nikt. Kann ich überhaupt standhaft bleiben so lange? Wyobrażamy sobie, żeby jedna nawet, żeby ktoś nie był w stanie tego przeżyć. Hast du das mal so erlebt, wie Paulus sagt an die Hebräer, dass so stark dieser Widerstand ist, dass du bis aus Blut widerstehen musst? Czy przeżyliśmy to, albo w ogóle możemy to teraz zrozumieć, że ktoś stawiał taki opór, jak pisze w Hebrajczyków, aż do krwi, czyli do śmierci. Ich nicht. W sensie wiary. Ja nie mogę tego pojąć. Also der sagt ja jetzt, bevor das alles sein muss, müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein. Der Mensch der Sünde. A więc jeszcze raz, zanim to wszystko nastanie, und musi pojawić się człowiek grzechu. Den finden wir in Daniel 9, dieser sogenannte Antichrist, der offenbar wird. Czyli w Daniela 9 też jest o nim mowa, tak zwany der, Antichrist. Der Sohn des Verderbens. Syn zatracenia. Der sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt und ein Gegenstand der Verehrung ist. Der sich selbst, Daniel 9, in den Tempel setzt, als ob er Gott ist, sich als Gott anbeten lässt. Który, jak czytamy, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, zasiądzie w świątyni i każe się uwielbiać. Und das offensichtlich in der Mitte dieser Zeit. I najwidoczniej, najprawdopodobniej w połowie gdzieś tego tygodnia. Meine Zeit, wenn das alles noch geschieht, wenn der alles jetzt kommt,
A więc jeśli to wszystko ma przyjść, ich kann nicht widerstehen. To ja być może powiem, nie mogę temu się przeciwstawić. Was ist eigentlich das Kennzeichen dafür, dass wir das nicht erleben müssen? Jaka jest nasza gwarancja teraz, patrząc na nas, że my tego nie będziemy musieli przeżywać? Der eine Punkt ist, für jeden Christen gilt. Ten pierwszy zasadniczy punkt dotyczy każdego chrześcijanina. Alle, die Gottesfürchtig und gottselig, wie das 2. Timotheus 2 sagt, leben wollen, werden verfolgt werden. To jednak musimy to powiedzieć, że mimo wszystko teraz, jeśli będziemy żyć pobożnie dla Pana, będziemy prześladowani. Normales Christentum über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Normalne chrześcijaństwo, które przez lata, przez setki lat było, war ein Leben voll Verachtung, było życiem w pogardzie und Leiden. I cierpieniu. Aber ich möchte einen Punkt zeigen aus Offenbarung 3. Jeden punkt chciałbym z objawienia trzeciego się pokazać. Warum wir das wirklich nicht erleben? Ale dlaczego wracam do tej myśli, dlaczego my nie będziemy tego przeżywać? Es wird ein Tag kommen, sagt der Jesus an die Sendschreibung in der Versammlung in Philadelphia. Vers 10 am Ende. I teraz musimy uważać, bo niestety tu mamy też inne słowa. Ponieważ 10 wiersz, 3 rozdział 10 wiersz, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię, tu powinno być przed godziną próby, nie w godzinie próby, ale przed godziną próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Achte auf den Ausdruck, die auf der Erde wohnen. Zwróćmy na to uwagę, co tu jest napisane, tych, którzy na ziemi mieszkają, doświadczyć mieszkańców ziemi. Ganz wichtig ist dieser Ausdruck. To jest ważne, bardzo stwierdzenie. Martin hat gerade gesagt, ihr habt eine andere Übersetzung. Myśmy teraz to mówili, że właśnie jest to to przeistoczenie tłumaczenia. Da steht nicht vor oder aus der Stunde der Versuchung. Powinno stać przed, względnie, od tej, czyli od tej godziny, że cię wyratuje. Es macht keinen Sinn. To nie ma sensu, jeśli aus der Stunde zu erretten. Jeśli by było napisane, że gdybyś ty jesteś w tej godzinie, ja cię z niej ratuję. Weil die Kinder Gottes werden nie als solche gesehen, die auf der Erde wohnen. Bo dzieci Boże nie są widziane jako ci, którzy mieszkają na ziemi. Filipian 3:20 mówi nam, unser Bürgertum ist in den Himmel. Że nasza ojczyzna jest w niebie. Von woher wir unseren Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Oczekujemy Zbawiciela. Und das muss gesehen werden. I to musimy widzieć. Die Menschen müssen merken um uns herum, der David zum Beispiel oder Martin oder Harald, die gehören dem Himmel. Die Leute müssen sehen, dass der, on należy do Pana, nie jest na ziemi. Die verzetteln sich nicht in die Dinge dieser Welt. I oni nie wplątują się, nie angażują w rzeczy tego świata. Dieser Antichrist wird kommen. Ten Antichrist przyjdzie. Wird sich in den Tempel Gottes setzen. Usiądzie w świątyni Bożej. Wird sagen, dass er Gott ist, also etwas zum Anbeten. Powie, że jest Bogiem w tym sensie, że każe się uwielbiać w ten sposób. Erinnert ihr euch? Przypominacie sobie? Hab euch das doch gesagt. Że ja już to wam mówiłem? Johannes 5, noch ganz kurz zu Ende. Jana 5, żeby ten wątek tą myśl skończyć. Da sagt der Jesus, ich bin gekommen im Namen meines Vaters. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, mówi Pan Jezus, Jana 5. Ihr nehmt mich nicht an. Mnie nie przyjmujecie. Wenn jemand in seinem eigenen Namen kommt, ale przyjdzie ktoś we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Vers 43, Johannes 5, 43. 43 wiersz, 55 rozdział, 43 wiersz. Jana Ewangelii, ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Den nimmt ihr auf. Tolle Dinge über sich selbst zu reden. Wspaniałe, cudowne rzeczy o sobie będzie mówić. Ich bin was, mich könnt ihr anbieten. Ja jestem czymś, mnie macie uwielbiać. Offenbarung 13. Objawienie 13. Da geht es dahin, dass dieses Tier aus Europa, dieses neue entstandene Europa, wird erwartet, dass man anbetet. Po prostu to powstałe zwierzę na bazie Europy, tutaj, z tego rejonu, z tego terenu się to wyłoni, będzie oczekiwać uwielbienia. Es wird eine Vereinigung bilden mit diesem Tier, mit diesem falschen Propheten, dem Menschen der Sünde und dem Sohn des Verderbens. A więc to pierwsze zwierzę, o którym teraz wspomniał, będzie połączone z tym prorokiem, z tym synem zatracenia. Oni będą we dwóch. Der sieht aus wie ein Lamm.
I chociaż będzie ten syn zatracenia wyglądał jak baranek, und redet wie ein Drachen. Ale będzie mówił jak smok. Jetzt wollen wir das anwenden nochmal auf unsere europäische Welt, in der wir leben. I teraz chcemy to zastosować do naszego europejskiego otoczenia, w którym żyjemy. Ich war mal hier, dann habe ich gesagt, es war das Land Polen als einziges Land noch, was darauf bestand, dass man einen Bezug in der europäischen Verfassung hat auf Deutsch. Jak, du hast mir gehört, oder? Das habe ich mal gelesen. Aha, ja słyszałem, czy czytałem gdzieś przed dwoma laty, że Polska jest jednym już z nielicznych krajów Unii Europejskiej, która ma odwołanie w Konstytucji do Boga. Dieses europäische Gebilde, was wir haben, ten twór cały europejski, który mamy obecnie, ist gottlos in höchster Potenz. Jest bezbożny już w najwyższym stanie. Und es wird zu weiterer Gottlosigkeit führen. I będzie dalej brnął w bezbożności. Und das ist furchtbar. I to jest okropne. Ich kann mal, lest das mal in Offenbarung 13. Przeczytajcie sobie też objawienie 13. Sie beten den Drachen an, heißt es nachher dort. Będą uwielbiać smoka. Der diesem Tier Gewalt gibt. I temu, który da tego, który będzie miał tą moc od szatana, temu to zwierzę będą uwielbiać. Wir haben jetzt 16. oder 17. Oktober. My mamy 16 października. In wenigen Tagen ist Halloween. Za chwilę będzie Halloween. Kennt ihr das? Znacie to? Das war mir vorher unbekannt. Kiedyś było to nieznane. Aber das ist Götzendienst, das ist Ale to jest bałwochwalstwo i okultyzm. Gebt mir eure Süßen oder ich gebe euch Saures. Ja, dajcie słodkiego, a ja ci dam coś kwaśnego. Ausgehend davon, gebt mir eure Kinder oder ich töte euch. I wychodząc z założenia, daj mi swoje dzieci, a ja je zabiorę. Das ist kein Spiel. To nie jest żadna gra. Mit dem Teufel Umgang zu haben, ist kein Spiel. Bo zabawa z diabłem i z tymi demonicznymi rzeczami to nie są igraszki. Aber die Zukunft unserer ganzen westlichen Welt ist eine ganz furchtbare. Ale niestety przyszłość naszego zachodniego świata jest okropna. Gott sei Dank, es gibt noch was zurückhält. Ale jest jeszcze coś, co powstrzymuje. Und das steht ja auch nicht hier jetzt drin. Jetzt sind die Geschwister hier in Grabow noch da. Das hält noch zurück. Bo tu jeszcze są wierzące w Grabowie i to powstrzymuje. Aber genau das ist der Punkt. Ale to jest właśnie ten punkt. Solange Gläubige nicht auf der Erde sind. Bo jeszcze jak póki co są wierzące na tej ziemi. Solange der Heilige Geist noch wirkt. To właśnie dlatego Duch Święty przez nich działa. Inmitten der Versammlung, mitten dieser Gläubigen. Właśnie pośród wierzących, wśród nich. Solange die Wahrheit noch verkündigt wird. Więc tym samym jest i prawda głoszona. Solange Lüge noch Lüge genannt wird. Ale jeszcze tak długo, jak jeszcze kłamstwo jest w ogóle nazywane kłamstwem po imieniu. Gibt es immer noch was zurückhält, dass das kommt in seiner Fülle und Macht. Bo to jest, że powstrzymuje właśnie to działanie przed tym, co się stanie. Wir haben bei uns einen Pastor. My mamy u siebie pastora. In Bremen. W Bremen. Und dieser Mann hat doch Tatsache gesagt auf der Kanzel, dass Evangelium und Islam nicht das gleiche ist. On powiedział na jednej z konferencji, że Ewangelia i Baranek to nie jest to samo. Dafür ist dieser Mann angefeindet worden, deutschlandweit. I za to został zaatakowany w Niemczech. Er spricht doch Tatsache von Hölle. On mówi też o piekle. Dass man verloren gehen kann. Że można iść na potępienie. Na sama, wir leben im Jahr 2020, Mann. I mówią, przecież my żyjemy w 2020 roku. Unmöglich. To nie jest możliwe, co ty wygadujesz. Die ganze evangelische Christenheit in Bremen hat sich natürlich von ihm distanziert. Całe chrześcijańskie środowisko ewangeliczne też dystansowało się od niego. Dass die Frau schweigt in der Gemeinde, unmöglich. A jak powiedział, że mają kobiety milczeć w zgromadzeniach, to już powiedzieli, w ogóle to jest absurd. Ale tak Słowo Boże mówi. Was will keiner mehr hören. Ale tego już się nie chce słuchać. Die ganze Welt möchte mitreden. O świat chce mówić. Aber diese Leute, Gott sei Lob und Dank, ich danke wirklich Gott für diesen Bruder. Ja, naprawdę dziękuję. Einer von ganz wenigen, Stimmen innerhalb der evangelischen Kirche noch. Bo tak jest już mało w ogóle głosów nawet w ewangelicznym kościele, które mówią właściwie. Die mutig aufstehen. Które potrafią wyraźnie, odważnie stanąć na gruncie prawdy. Im Dritten Reich gab es einen Mann, der hieß Windgasse. W III Rzeszy był pewien człowiek, który nazywał się w jakiś sposób. Es war ein Evangelist. Był to ewangelista. Den wollte man auch möglichst zum Schweigen bringen. Jego za wszelką cenę chciano uciszyć. Er hat nämlich den Leuten gesagt, ihr Narren. I on powiedział do ludzi wprost, wy głupcy. Es gibt nur in einem das Heil. Jest tylko w jednym zbawieniu.
Man war gewöhnt, alle haben nur noch Heil gerufen. Bo przecież wszyscy tylko wołali Heil Hitler. Heil Hitler. Das ist furchtbar. To było fatalne. Und dann kommen dazu noch, Gott sei Dank, Leute, die zurückhalten. A więc są ludzie, którzy powstrzymują. Aber wir merken, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt und wirkt und wirkt. Ale zauważamy, że ta tajemnica bezbożności, ona działa, działa i działać będzie. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart. I będzie ten bezbożny objawiony. Also wir merken, der Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens, Antichrist, der Gesetzlose, der falsche Prophet. Widzimy te jego przymioty tutaj, którym jest Johannes sagt, sorry, Johannes sagt, 1. Johannes 2, pierwszy list Jana, drugi rozdział mówi, dass dieser Antichrist von euch ausgeht. Że ten Antichrist z was wyjdzie. Offensichtlich ein Jude ist. Czyli możemy powiedzieć, że też będzie Żydem. Und der wahrhaftige Christus, ale prawdziwy Chrystus, der wird kommen, on przyjdzie, der wird ihn verzehren durch den Hauch, zabije go tchnieniem swoim, seines Mundes. Das Wort Gottes. To jest moc Słowa Bożego, on sam. Und vernichtet durch die Erscheinung seiner Ankunft. I z, jak to napisało, zabije blaskiem przyjścia swego. Durch die, ja, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und Zeichen und Wundern der Lüge. I w nim jest ta moc działania według działania szatańskiego, według po prostu moc kłamstwa. Ich habe das bewusst eben mal gesagt, ich will daher noch mal drauf eingehen. Ja jeszcze mówiłem, że chcę na tą kwestię wejść. Wir würden heute eigentlich erwarten, dass unter Christen noch klar Wahrheit verkündigt wird. Że również i u nas, pomiędzy chrześcijanami, oczekujemy tego, żeby jasna prawda była głoszona. Aber das habe ich als Beispiel schon erwähnt. Ale ten przykład tego brata z Niemiec już przedstawiałem. Es gibt eine Bereitschaft, allen Blödsinn zu glauben. Bo jest taka skłonność ludzi, aby w każde bzdury wierzyć. Mark Twain, glaube ich, war das. Oh nee, ich glaube, war es Napoleon. Der hat gesagt, die Menschen glauben alles, solange es nicht in der Bibel steht. Wydaje mi się, że to powiedział Napoleon, że ludzie wierzą we wszystko z tego powodu, że nie stoi to właśnie w Biblii. Und das ist der Punkt. To jest ten Punkt. Es kommt also einer, dieser Gesetzlose, der Mensch der Sünde, der kommt mit Macht, Zeichen und Wundern der Lüge. Przyjdzie ten bezbożny z mocą po prostu kłamstwa. Ich habe oft harte Diskussionen mit bekennenden Christen. Ja nieraz miałem takie trudne dyskusje z wyznawczymi chrześcijanami. Und dann treffen wir uns. Spotykaliśmy się. Der eine sieht, oha, du hast hier aber eine richtig, hatte mal fast die Fingerkuppe abgebrochen, abgerissen. Hatte mal einen Unfall, ich. Aha, du. Ja. I jeden zobaczył, że miałem wypadek, tu miałem gdzieś z palcem. Oh, wir können ja drüber beten und der Herr macht Wunder, der wird da alles wieder neu machen. Bo wiesz, bo możemy się, on teraz do mnie tak mówił, Herr opowiada, że będziemy się teraz modlić i Pan uczyni jakiś cud. Und da habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr hören. Ale ja powiedziałem, to nie jest konieczne. Ich kann auch mit Behinderungen leben. Ja mogę też i z tą utrudnieniem żyć. Und zwar ist das ein Vertreter von einer Gruppierung, die enorm Zuwachs genommen hat in den letzten 20, 30 Jahren. A to byli ludzie z pewnej takiej społeczności, która w ostatnich latach ma duży przyrost członków. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. My mamy Boga oczywiście, który czyni cuda. Der wunderbar ist. Który jest cudowny. Der wunderbar wirkt. I cudownie działa. Kann der nicht Tote auferwecken? Czy on nie mógłby wzbudzić umarłego? Natürlich kann der das. Naturalnie, że może to zrobić. Aber wenn jetzt irgendwas passiert und der Herr stirbt, muss dann jemand da über mir stehen und noch mich auferwecken? I gdyby teraz Haram na przykład umarł, to ktoś by mógł nade mną stanąć i mnie zbudzić. Dieser Gott hat durch ein Wunder gewirkt, dass auf einmal Menschen in ganz fremden Sprachen sprechen konnten. Bo ten Bóg może to uczynić, ale tak samo mógł uczynić, że nagle zaczęli rozmawiać innymi językami. Zeichen und Wunder wurden begleiteten die Worte des Apostels Paulus, als das Wort Gottes auszog. Również i cuda i znaki towarzyszyły apostołowi Pawłowi, który przy głoszeniu słowa też one występowały. Und Jesaja sagt in Jesaja 28, ich werde mit fremden Sprachen zu diesem Volk reden. A Izajasz to już zapowiedział w 28 rozdziale, że przez obce przemówię przez obcy lud do mojego ludu. Aber sie werden nicht auf mich hören. Ale nie będą mnie słuchać. Und dann hat man gedacht, ja, hör mal, in der Gemeinde kann ich das doch machen. Ale ktoś powiedział teraz, może tak w społeczności jakiejś to mógłbym teraz tak postępować. Und dann hat man in der Gemeinde eine ganz
Vielzahl von Leuten einfach durcheinander gebetet. I przez, in Zungen, in unverständlichen Lauten. I doprowadziły takie różne właśnie zjawiska w chrześcijaństwie, na przykład do takiego modlenia się jeden przez drugiego po prostu tymi tak zwanymi językami. Und dann haben sie das verkauft als das Zungenreden der biblischen Anfangszeit. I przypisano temu Bożą moc jako mówienia językami z początków czasów właśnie Nowego Testamentu. Dann bekamen sie auf einmal das heilige Lachen, fielen nach hinten und wälzten sich auf dem Gemeindeboden. I to rozlało się jakby po prostu na podłożu wielu społeczności chrześcijańskich. Und das wurde verkauft als die dritte Welle des Heiligen Geistes. I nawet przypisano temu kolejne zstąpienie Ducha Świętego, jeśli tak dużo ludzi tym to robiło. Ihr Lieben, ihr glaubt nicht, was heute Christen alles glauben. My nie możemy naprawdę, słuchajcie, wierzyć wszystko, co w chrześcijaństwie jest mówione albo twierdzone. Warum gibt es, wie ich denke, diese Zeichen und Wunder der Apostel und Propheten nicht mehr? Dlaczego dzisiaj nie mamy już tych znaków i cudów apostołów, które były? Lies mal Epheser 2, Vers 20. Przeczytaj Efezjan 2, 20. Und da steht ein ganz interessantes Wort. Tam jest napisane interesujące słowo. Die Versammlung ist aufgebaut. Zbudowane jest zgromadzenie na fundamencie. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Apostołów i proroków. In dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. I w ten sposób, dosłownie, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Das heißt, er sozusagen ist die Ausrichtung, wie diese Versammlung ist. A więc on jest tym wyznacznikiem, jak to zgromadzenie ma być zbudowane. Ohne ihn kein Haus Gottes. Nie ma bez niego domu Bożego. Wir sind lebendige Steine. A my jesteśmy tymi żywymi kamieniami. Womit fängst du an, ein Haus zu bauen? Czym rozpoczynasz budowę domu? Mit dem Fundament. Fundamentem. Und das ist die Lehre der Apostel und Propheten. A to z kolei stanowi właśnie tą naukę apostołów i proroków. Gott bestätigt dieses Wort der Apostel und Propheten, Hebräer 1. I Bóg potwierdza właśnie to słowo apostołów i proroków. Kapitel 2, Kapitel 2. Hebrajczyków 2, o tym żeśmy możemy odnieść. Durch Zeichen und Wunder und mancherlei Wunderwerke, Vers 4. W czwartym wierszu czytamy, Bóg poręczy je również znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami. Und deshalb können wir mit großer Freimütigkeit sagen, es gibt heute keine Propheten mehr, keine Apostel mehr. I dzisiaj możemy powiedzieć wprost, nie ma już dzisiaj apostołów i proroków. Denn wenn es die noch gäbe, würden wir immer noch an der Grundlage bauen und würden nie fertig. Bo gdyby oni jeszcze byli, to dalej mielibyśmy budować na tym podłożu właśnie i to nigdy nie byłoby skończone. Das heißt, der Prophet aus der Wüste, der gesagt, Allah hat zu mir gesprochen. A więc jakiś prorok, gdyby powiedział na pustyni, Allah do mnie przemówił. Der kann sich verabschieden als Irrlehrer. To może się od razu z nami pożegnać jako błędny nauczyciel. Als satanische Verführung. Jako szataniczne zwodzenie. Der Prophet, der dort in den USA gesagt hat, dass ein Engel Moroni zu ihm gesprochen hat. Jakiś tam prorok w USA przemawiał, że anioł mu się objawił i przemawiał do niego. Das sind die Mormonen, vielleicht kennt ihr einen. Prawdopodobnie Mormoni, tutaj. Der kann sich verabschieden. To on się też może pożegnać. Als ein großer Verführer. Jako określić siebie tylko może jako wielki zwodziciel. Und wir merken die Freizügigkeit, wie selbst Christen sich frei von Wundern der Lüge eigentlich so beeinflussen lassen. I to zauważamy, że jak podatni są nawet wierzący chrześcijanie na takie cudowne jakieś wpływy i ulegają temu i takim teoriom. Und wenn das schon bei Christen so ist. Jeśli to rzeczywiście tak między chrześcijanami się dzieje, wie viel mehr bei Menschen, die den Geist nicht haben. To teraz sobie wyobraźmy, jeśli wierzący tak potrafią reagować, to co dopiero ludzie, którzy nie mają faktycznie Ducha Świętego. Die willenlos irgendwelche Dinge hören und denken, das ist so. I którzy słyszą tu i ówdzie taką rzecz czy taką i podążają po prostu za tym. Wir werden heute von so vielen Dingen massiv beeinflusst. My dzisiaj jesteśmy zasypywani masowo różnymi rzeczami. Die absolut falsch sind. Które są absolutnie kłamstwem. Die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, damit sie errettet werden. W naszym wersecie czytamy, w naszym tekście, którzy nie przyjęli drugiego zasadniczo obrodzenia miłości prawdy. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. I dlatego 11 wiersz zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwo. Dass sie der Lüge glauben. I wierzą kłamstwo. Lieben, manchmal kommt mir das diese ganze Virus-Arie vor. Czasem wydaje mi się, że całe zamieszanie z tym wirusem. Als so ein Übungslauf. Jakby takim ćwiczeniem mi się wydaje jest. Dass wir der Lüge glauben. Że ludzie zostaną doprowadzeni do uwierzenia w kłamstwo. Powiedz mi mal die Hand geben. Powiedz mi mal die Hand geben.
Seit März habe ich viele meiner Brüder nicht mehr die Hand geben dürfen. Od marca tego roku wielu braci nie mogą podać ręki. Weil wir ein Hygienekonzept haben, dass es nicht mehr möglich ist. Bo my jesteśmy tacy higieniczni, że to jest niewłaściwe. 1,50 m Abstand. 1,5 m odstępu. Mein Bruder kurs ist natürlich ganz verboten. Naturalnie jakiś pocałunek, brata w ogóle zabraniony. Vorsicht unheim. Ostrożnie, niebezpiecznie. Die großen Teile macht das alles mit. I niestety wielu podążyło za tym. Und das ist für mich sehr bedenklich. To daje mi wiele do myślenia. Ich bin einer, der gerne und oft krank war. Ja jestem, gerne, keine Sorge. Ja jestem jednym z takich, który może nie chętnie choruje, ale chorował często. Ich weiß, wie ansteckend Viren sind. Ja wiem, jak to jest, jak się można też łatwo zarazić. Hände waschen. Bo potem myć ręce trzeba. Abstand halten. Łatwo jest teraz powiedzieć, trzymać dystans i tak dalej. Aber wir sind Kinder Gottes. Ale pamiętajmy, my jesteśmy dziećmi Bożymi. Wir sind Menschen. My jesteśmy ludźmi. Und wir sind ausgerichtet auf Gemeinschaft. I my jesteśmy przystosowani, albo teraz nastawieni na społeczność. Wir wollen der Wahrheit glauben. My chcemy wierzyć prawdzie. Und nicht wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. I nie chcemy mieć upodobania w niesprawiedliwości. Wir Brüder, ich will Schluss machen. Chciałem skończyć. Steht fest, Vers 15. 15. wiersz jest napisany. Halte die Überlieferung. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki. Es gibt so Tradition, weiß ich, ob ihr das kennt, ja, Sitzordnung, zum Beispiel, ist eine Tradition. Są elementy tradycji, na przykład jak siedzenie. Das ist nicht, was uns wirklich wichtig ist. To nie jest takie istotne w tej chwili dla nas. Aber dieses Buch, dieses Wort, ale to słowo, ta księga, diese Überlieferung, to jest nam przekazane. Der Glaube, i wiara, das Heil, zbawienie, das ist wichtig. To jest ważne. Halte das fest. I trzymajmy to mocno. Ja, der Herr Jesus Christus, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt, uns ewigen Trost und Hoffnung gegeben hat. 16. Wiersz, sam Pan nasz Jesus Christus, Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, dobrą nadzieję z łaski. Ich war noch nie so überzeugt, nigdy nie byłem tak przekonany, dass der Herr ganz nah ist, że Pan nie jest blisko, wie heute. Jak dzisiaj właśnie to jest. Und er hat das verheißen, zu sagen, ich komme bald. On to nam zapowiedział, ja przyjdę wkrótce. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jederzeit bereit sein müssen. Dlatego jest ważne dla nas, abyśmy w każdym momencie byli gotowi na to. Auf einmal wird es Trompeten, Posaunen. Bo nagle zacznie na trąbę. Wenn die Toten in Christus auferstehen. I zmartwychwstaną ci, którzy zastali w Chrystusie. Das merken wir nicht. To nie zauważymy tak po sobie. Aber auf einmal werden wir verwandelt. Ale my będziemy przemienieni w okamgnienia. Einmal sind wir beim Herrn. I nagle od razu będziemy z Panem. Wenn wir noch was zu bereinigen haben. Jeśli mamy coś do oczyszczenia. Ich habe meine Frau heute bei. Mam ze sobą swoją żonę tutaj. Erst mal, ja. Pierwszy raz tutaj, tak. Und dann muss man sich überlegen, hast du noch was zu bereinigen? Hast du noch was sauber zu machen, zu bereinigen, was nicht in Ordnung ist? Aha. Eheleuten? I jako może też my osobiście, czy w małżeństwach, nie mamy czegoś do oczyszczenia? Vielleicht auch mit den Kindern? Może pośród dzieci? Nachbarn? Może między sąsiadami? Wenn der Herr kommt, jeśli Pan przyjdzie, möchten wir jederzeit bereit sein. Chcielibyśmy być na to gotowi, w każdym momencie. Der Herr möchte das schenken. Pan niech nam to podaruje.